Elo, welo, rowerzyści i eskerarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to Crossa Eskera 7 po prawie 5000 km. Po zmianach powiem Wam, co w nim mi się sprawdziło, jak się ogólnie jeździło, co było na plus, co było na minus. Jest dużo plusów, jest nawet trochę minusów. Czy kupiłbym ten rower jeszcze raz i ewentualnie czy coś bym jeszcze w nim zmienił? Ale zanim to zrobię, to jadę się przejechać, bo w końcu jest dosyć przyzwoita pogoda, jest aż plus 6 stopni na zewnątrz. Do tego nie pada. Szkoda, że nie ma słońca, no ale nie można mieć wszystkiego o tej porze roku, więc spoko. A jednocześnie jest to mój pierwszy przejazd, czy nawet trening, może uda się zrobić nawet jakiś trening solidny. Od 2 tygodni w końcu jestem na zewnątrz, bo ostatnie 2 tygodnie temu byłem po prostu na Szutrach Śląskich na wyścigu i od tamtej pory jeszcze na rower nie wsiadłem na zewnątrz. Znaczy, nie licząc dojazdów do pracy, no wiadomo, dojazdy do pracy swoją drogą, ale to jest troszeczkę inna bajka. Więc dzisiaj mam zamiar pojeździć może ze 3 godziny, o czym jak się będzie kręciło, ale powiem szczerze, że już czuję, że brakowało mi tego, a dokładnie tej jazdy na takim rowerze. Więc jadę, póki jest ładna pogoda i zobaczymy w trakcie, jak to mniej więcej wszystko wyglądało przez ten okres ponad chyba około pół roku. Około pół roku na nim jeździłem, niecałe 5000 km, więc zobaczymy. Schowam się za przystankiem, żeby trochę tak nie wiało. Poczekam na autobus. Zresztą wrócę autobusem, po co mam jeździć, męczyć się, jak można wrócić autobusem. A tak serio, to pierwszy interwał zrobiony, czyli pół godziny na 250-260 watów. Na razie kręci się spoko, zaraz jem sobie bananka i pojadę dalej, ale zanim pojadę, to chciałbym wyjaśnić bardzo ważną kwestię. Ostatnio doszły mnie słuchy, bo jakiś typ na rowerze kupił sobie Crossa Eskera 7, prawie takiego jak mam ja, tylko że rozmiar, 2 razy mniejszy i na sramie. I ktoś mu zadał pytanie na Instagramie, bo wcześniej ten typ miał rondo i przesiadł się na Eskera 7 i gościu właśnie zastanawiał się nad rowerami i myślał właśnie albo rondo, albo Cross Esker 7, nie? No i się pyta, jakie tam wrażenia, i mówi, ten mu tłumaczy, że słuchaj, no nie wiem za bardzo, no bo dopiero co kupiłem ten rower, za dużo nie pojeździłem, ale no przecież masz Veloberta, możesz go zapytać, zresztą zrobił dużo filmów o tym rowerze. I ta osoba odpowiedziała, że no okej, Velobert, ale on jest mało wiarygodny, no bo on pracuje w sklepie rowerowym, gdzie się sprzedaje crossy i tak, wiesz, no tak na 2 razy, nie? No i tutaj chciałbym sprostować tą rzecz, no, że to, że pracuje w crossie, znaczy w sklepie PG Bikes, to nie oznacza, że te rowery są najlepsze, jeździcie tylko na nich i że innych rowerów nie ma i że są badziewne. Wcale tak nie jest. Dzisiaj zresztą też będę mówił o minusach tego roweru, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie, jak się sprawdza ten rower, jakie ma plusy, jakie minusy, to oczywiście dzisiaj o tym opowiem, bo mi nikt nie płaci za to, że mówię o rowerze dobrze. Nie mam podpisanych żadnych umów z żadnymi sklepami, z żadnymi markami. To, że mam dzisiaj już jakiś inny kask, też nie oznacza, że teraz ten kask jest najlepszy i w ogóle, że tamten wcześniejszy jest gorszy. Więc mam nadzieję, że ten, kto natrafił na mój kanał, rozumie, że wszystko to, co mówię, jest zgodne z takim, z moim sumieniem, tak? Że to, że jeżdżę na Crossie 7, to nie mówię, że kupujcie teraz Crossy 7, bo są najlepsze i w ogóle tego. Tak samo, no nie wiem, rozumcie, że po prostu ja sobie to kupiłem, bo stwierdziłem, że to będzie dla mnie na przykład najlepsze rozwiązanie na chwilę obecną i przy okazji chcę się podzielić opiniami, bo wyszukacie jakieś opinie, jesteście ciekawi. Na internetach pojawiają się też inne filmy, możecie sobie porównać, zobaczyć i tyle. Dobra, jem banana, robię kolejny interwał. I co? Na razie jadę delikatnie pod wiatr, średnia 27, więc nie jest źle.
Zobaczymy później, jak będzie z wiatrem. I czy sił wystarczy do samego końca. Mam nadzieję, że nie będę musiał wracać autobusem. Drugi interwał wszedł też elegancko, więc zostało mi jeszcze tylko trzecie powtórzenie. Na razie jest ok. Średnio powoli wzrasta. Postanowiłem, że akurat w tej przerwie zrobię zdjęcie na miniaturę, więc mam nadzieję, że to, co widzieliście, Was jakoś zainteresowało. Starałem się zawsze coraz bardziej rozwijać te zdjęcia. I ogólnie kanał cały czas powoli do przodu. Zbliżam się do 10 tysięcy, już zostało tak naprawdę niewiele. Więc może nawet jak to oglądacie, już jest 10 tysięcy, więc chciałbym wszystkim po prostu serdecznie bardzo podziękować tym, co mi zaufali. I mam nadzieję, że faktycznie twierdzicie, że moje opinie, porady są rzetelne. Dalej ten kanał będzie w takim formacie. To, że dziś jeżdżę na krosie, to nie znaczy, że całą wieczność będę jeździł na krosie, ale jeszcze się trochę na nim przejadę i na sam koniec podsumuję Wam wszystkie plusy i minusy tego roweru. Kurczę, ja mam pecha, jak zwykle wszystko pozajmowane, no nie wiem, może poczekać. Nie będę Wam takiego brudnego roweru pokazywał chyba znowu, co? Dobra, no w końcu udało się go jakoś troszeczkę umyć. Więc jeszcze zanim podsumuję cały ten rower, to w ogóle dlaczego takie podsumowanie? Bo ostatnio bardzo dużo zapytań jest właśnie, jak ten rower mi się sprawdza, na jakim napędzie bym wybrał, czy na SRAMie, czy na Shimano. Bo ostatnio można było wyhaczyć taki rower w bardzo fajnych promocjach. Cena katalogowa jego to 10 tysięcy, a cena promocji to było około 7 tysięcy plus minus 500 zł, zależy w jakim sklepie. I powiem szczerze, że ja osobiście też miałem okazję przekazać bardzo dużo osobom taki właśnie rower, bo jest to dobry stosunek ceny do sprzętu. To chyba jego największy plus. I ewentualnie, jeżeli jakieś osoby będą dalej zainteresowane kupnem w dalszej części sezonu, no to te nowe generacje, że tak powiem, nowa kolekcja, jeżeli chodzi o SKR 7 i 8, to będą te same rowery, tylko będą się różniły kolorem. A tak to reszta chyba pozostaje taka sama. Dobra, najpierwszy plus, tak jak powiedziałem, to jest cena na osprzęt. W cenie, powiedzmy, promocyjnej 7 tysięcy uzyskujemy rower karbonowy z napędem 1x11 i on występuje w dwóch konfiguracjach, albo na Shimano, albo na SRAMie. I tak, ja akurat wybrałem wersję na Shimano, bo wtedy tylko taka była dostępna, więc nie miałem za bardzo możliwości wyboru. Dopiero chyba miesiąc czy dwa miesiące później po moim zakupie wyszła jeszcze wersja na SRAMie. I tak, Shimano ma przewagę, jeżeli chodzi tutaj o wagę, jednak rower z tym napędem jest o jakieś pół kilo lżejszy. Chyba głównie jest to spowodowane tutaj kasetą SLX-a, bo myślę, że same łapy czy też przerzutka, czy może mechanizm korbowy, może na mechanizmie korbowym też jest taka drobna różnica, ale największa różnica to była w wadze. Ja tutaj jeszcze korzystałem też z kasety Garbarouka, której obecnie teraz nie widzicie, bo została ona na razie zdemontowana.
Do niej przejdę później. Więc jeżeli komuś zależy na wadze, no to osprzęt Shimano będzie lżejsze. Tu oryginalnie są koła na obręczach DT Swiss, to są G540, które nie były, one chyba nie przejechały u mnie nawet kilometra, ale ktoś, kto zna te obręcze, no to są one bardzo, bardzo wytrzymałe, bardzo pancerne. Plus jeszcze piasty shimanowskie, które no nie są jakieś mega skomplikowane w eksploatacji, no ale tutaj fajnie jakby były jednak piasty na łożyskach maszynowych. Jeżeli chodzi też, no bo na razie będę też opisywał głównie ramę, rama ma bardzo dużo otworów, począwszy od górną na torebkę, oczywiście na koszyki, dwa pod spodem i na widelcu, chociaż z tym na widelcu to jeszcze to bywa różnie, ale to też zaraz do tego tematu przejdę, więc jeżeli ktoś myśli o rowerze karbonowym pod jakiś delikatny backpacking, to też nie ma z tym problemu. Oryginalna owijka tutaj jest, fizika też bardzo szybko u mnie została zdemontowana i ona też jest na plus. I w ogóle jeżeli chodzi o oryginalny tutaj zestaw, to kierownica jest bardzo cienka i cross tutaj się trochę stwanił i nałożył dodatkową owijkę w tym momencie, więc tutaj były dwie owijeczki, co powodowało, że był dużo lepszy komfort. Ja zmieniłem kierownicę na Prope LT i owijkę Supakaza, ale to też do tych i tak, właśnie, jeżeli chodzi o plus, no to na pewno tutaj w moim przypadku kierownica o szerokości 42 cm. Nie posiada ona flary, ja nie jestem jakoś zwolennikiem flary, nawet przy rowerze gravelowym. Ma to oczywiście swoje plusy, ma minusy, ja wolę jednak kierownicę bardziej prostą. I fajnie, bo tu jest bardziej poszerzane, więc jeżeli ten złowiemy tak, to jest naprawdę bardzo, bardzo wygodnie. Nie patrzcie, że mam rozwalone, muszę tutaj coś z tym zrobić, ale dobra. Tak, to takich z ogólnych plusów, no to na pewno wygoda, komfort i szybkość, bo jednak tak, rower ze wszystkich rowerów w ostatnim czasie, ten jest jakby dla mnie najwygodniejszy. Nie wydawałby się taki, bo myślałem, że ten rower będzie taki bardziej przełajowy, bardziej agresywny, ale powiem szczerze, że naprawdę jeździ mi się na nim dużo, dużo lepiej niż na przykład w ostatnim czasie na Silexie czy na Treku Emondzie. Nie jest to jakiś rower mega komfortowy pod względem wybierania drgań, bo jego konstrukcja jest akurat tak zrobiona, że to jest dosyć sztywny rower, czyli taki można powiedzieć nawet delikatnie ścigański, ale ogólnie jest wszystko tutaj pod moje, że tak powiem, predyspozycje, więc z tym rowerem naprawdę fajnie się wpasowałem. No ale żeby nie zachwalać, przejdźmy też może do minusów. Pierwszy z takich podstawowych minusów, no to na pewno jest słaby lakier. Bardzo dużo osób zauważa u samej góry, że na przykład potrafi mieć już jakieś ryski praktycznie takie no drobne od samego początku. Ja akurat na przykład takich nie miałem, ale mi się na przykład pojawiły rysy niestety tutaj i to było po owocowym przełaju. To są takie, no widać, tu było bardzo, bardzo dużo błota i niestety to szlak trafił. Ja bardzo żałuję, że nie zabezpieczyłem sobie tego jakoś dodatkowo folią, ale no będę musiał, może jeszcze uda się to jakoś delikatnie spolerować, może coś jeszcze z tego będzie, zobaczymy. Więc na minus tutaj lakier, mimo że lakier jest bardzo ładny, chociaż to też oczywiście rzecz gustu i bardzo bajecznie wygląda w słońcu. No akurat dzisiaj słońca nie ma. O, jest jeszcze kawałek piany. Więc oczywiście malowania to rzecz gustu. Nowe modele będą występowały w dwóch różnych malowaniach. Jeden taki fajny pomarańczowy, chociaż tamten brąz, nie wiem, chyba trochę jest niepotrzebnie, a w drugi taki inny po prostu. Minus za rozmiarówkę, bo tutaj ten rower jest w rozmiarze XL, ale efektywna długość ramy tak naprawdę to jest 56,5 cm, czyli od środka tutaj powiedzmy w sterach, w linii prostej, do środka powiedzmy tu na wsworniku siodła. Więc tutaj mamy 56,5 cm, więc tak naprawdę w większości producentów byłby to rozmiar L, a nie XL. Ja wiem, że one, te modele ram występują w jeszcze większym rozmiarze. Szkoda, że Cross ich jakby tam nie sprowadzał i nie wsadzał właśnie ich jako, nie wiem, czy podwójne XL-ki, czy w ogóle cały rozmiar jakby trochę tam przekombinować. Więc
Ja tutaj jakoś przy 1,90 m się wpasowałem w ten rower z dłuższym mostkiem 110 mm w chwili obecnej na plusie, bo tak było, tak mi pokazało po bike fittingu. Ale fajniej w moim przypadku, jakby to był rozmiar 58 cm, wtedy mostek mógłby być dłuższy, główka byłaby 2 cm wyższa i ten mostek też nie musiałby być wtedy na plus, tylko normalnie na minusie i to zupełnie by inaczej wyglądało, no bo oczywiście ze względów wizualnych wspornik na plusie nie wygląda najlepiej. Przejdźmy teraz tak, do widelca. Widelec jest w pełni karbonowy, więc oczywiście to jest na plus, ale nie jest on też jakiś taki typowo gravelowy, bym powiedział bardziej szosowy, bo jest on naprawdę mega, mega sztywny. I jeżeli chodzi o widelce, to zgłaszam go jako na minus, bo one występują w różnych wariantach. Nie wiadomo od czego to dokładnie zależy, ale tak, bywają warianty, że na przykład widelce nie mają tych bocznych pasków. Bywają warianty, że na przykład tutaj nie ma tych dodatkowych otworów, że jest tylko jeden, a nie trzy. Bywa tak, że widelec tu powiedzmy jest taki nawet fajny, fajnie spasowany, ale bywają takie, że są one bardziej takie szersze i mają więcej miejsca. I nie wiadomo od czego to zależy, więc tutaj jeżeli chodzi w tych rowerach zgłaszam to troszeczkę na minus, bo jest to delikatna loteria. Kolejny z minusów to jest prowadzenie linek. I nie chodzi mi na przykład tutaj o ten patent, bo to jakoś na początku może troszeczkę doskwiera, jeżeli chodzi o to, że kierownica się delikatnie przekręca, ale z czasem jak pancerze się trochę wyrobią, no to już powiedzmy to nie ma najmniejszego problemu i nawet można jeździć tym rowerem bez trzymanki, bez obawy, że ta kierownica gdzieś tam się przekręci, więc to jest ok, no ale minusem jest to, że oryginalnie od samego początku linki pancerzy się obijają w środku, więc trzeba sobie tam jakoś to zabezpieczyć, jeżeli ktoś nie lubi tego hałasu. Więc prowadzenie linek pancerzy jest na minus. Oryginalna kierownica też jest na minus, bo nie dość, że jest szeroka, no to no nie jest jakaś specyficznie fajnie wyprofilowana, więc kierownica oryginalna nie powala. I standardowo tutaj były opony szwalby G1, których ja osobiście nie jestem zwolennikiem ze względu na to ich przebijalność i małą uniwersalność. Są to opony stosunkowo szybkie na szutrach, ale na asfaltach już jakoś tak trochę średnie sobie dają radę i są mało uniwersalne, jeżeli chodzi o jakiś troszeczkę cięższy teren. Więc na szutry bardzo fajnie też pochłaniają drgania, ale jeżeli tak chodzi o uniwersalność, to jest mało. I to nie jest tylko takie moje zdanie, bo nieraz czytałem komentarze i dużo osób się ze mną zgadza, ale są też oczywiście zdania podzielone, więc jeżeli chcecie, to oczywiście zawsze możecie pisać w komentarzach, co Wy sądzicie na przykład o szwalbę G1. Przejdźmy z plusów co do komponentów. To już wcześniej wspomniałem o kierownicy, że jest naprawdę bardzo fajna, wygodna, ergonomiczna. Oczywiście bardzo ważne, żeby wpasować z szerokością do swoich tam ramion, barków. Przy gravelu zawsze może być ciut szersza niż przy szosie, bo przy szosie powinna być raczej w miarę na równi z barkami, a tutaj może być na przykład 2 cm szerzej. I tak na przykład w tym przypadku jest, mam 42 cm, przy szosie bardziej wskazane jest mi 40. Napęd wstępnie powiedziałem, że jest na plus, ale też jednocześnie jest i na minus. Fajnie, że jest 1:11, fajnie, że na przykład Shimano jest lekkie, ma bardzo wygodne klamko manetki, ale do minusów zaraz jeszcze przejdę. W tym rowerze jeździłem głównie na oponach Wolfpacka Super Speedy, które akurat w tym momencie też mam założone. Były one założone na kołach Vinci Rapid 40, chyba tam 4 mm. I naprawdę to był fajny zestaw, nie licząc, że miałem bardzo dużo przygód, między innymi, że sami widzieliście, że te koła były w systemie hookless i one nie za bardzo tutaj z tymi Wolfpackami się zgrywają, bo nieraz miałem już przygody na różnych zawodach, że to albo powietrze zeszło, albo w ogóle opona cała zaskoczyła, więc naprawdę miałem bardzo dużo przygód z tymi oponami. Jak widzicie, z przodu jest srebrny wentyl, czyli jest założona normalna dętka, a z tyłu jest wentyl pod tubeless. I z tyłu mam tubeless, a z przodu jest jakaś delikatna dziurka gdzieś w jednym miejscu. Ja próbowałem raz zalepić jakimś tam mlekiem i powiedzmy, że to wstępnie było niby ok, ale później zaczęło trochę tam schodzić. Chyba to właśnie na Robinsonadzie
Kujawskiej, przez to mi trochę zeszło powietrze i dojechałem prawie że na flaku 200 km. Ostatnio zakupiłem sobie dętki TPU, te Right Nowy, i byłem zadowolony, że kupiłem je w promocji, a się okazało, że założyłem rowerem, nawet nie przejechałem kilometra i one się mi przebiły, więc zgłosiłem reklamację i dostałem nową dętkę i nowa dętka też się przebiła i prawie że w tym samym miejscu. To nie jest, że w tym samym miejscu, tylko to dosłownie jest 2 cm obok. I teraz nie mam zielonego pojęcia, bo w oponie nic kompletnie nie znalazłem. Przeszukałem dokładnie, ale nic nie mogłem znaleźć oponie. I wcześniej była założona dętka zwykła, teraz znowu jest zwykła i nic się nie przebija, więc nie wiem, czy mam akurat takiego pecha do tych dętek, czy coś jest nie tak. Będę chciał kupić jeszcze łatki do dętek TPU i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz mam założone koła Elite Wheelsy Model Drive. Są to koła karbonowe na karbonowych szprychach i łożyskach ceramicznych, czyli można powiedzieć takie trochę chińskie premium, które chyba kosztuje gdzieś tam katalogowo około 6000 zł. Na razie nie mogę za bardzo się o nich wypowiedzieć, bo nie mam za dużo przejechanych kilometrów, może będzie łącznie z 200-300, góra 400. Toczyć się toczą bardzo ładnie, ale na razie się za dużo o nich nie wypowiem. To będzie na to po prostu, jak już będę wiedział nieco więcej, to zrobię osobny o tym odcinek. No z minusów takich, jeżeli chodzi o te rowery, no to one występują w dwóch wersjach, jeżeli chodzi o zaciski. Teraz tak jak mam ten, tutaj jest na Imbusa, on jest jakby, no wiadomo, lepszy wizualnie i trzeba użyć do tego klucza, aby to odkręcić, ale niestety ta ośka jest wykonana z dwóch części. Ta główka jest normalnie odkręcana od tej całej ośki i trzeba na to uważać, aby faktycznie ona się sama z siebie tam nie odkręciła. I no to nie są fajne zaciski. Nie dość, że są ciężkie, to jeszcze są problematyczne, bo mówię, trzeba pilnować to, żeby ona się nie odkręcała od głównej ośki, bo można zrobić, może być niemiło. Drugie ośki to są takie oryginalne Shimanowskie, które są jeszcze z takim motylkiem dociskowym, więc no to też jest cięższe i trochę takie bardziej prymitywne rozwiązanie. No, ale to z minusów. Alex, już chciałem powiedzieć, żeby o tym nie zapomnieć. Plusów to jeszcze ta zębatka Banlessa, która ma już przejechane prawie 5000 km. Z łańcuchem tutaj KMC, tym złotym, to wszystko ładnie się, że tak powiem, spasowało. Łańcuch chyba jeszcze nie jest aż tak mocno wyciągnięty, więc teraz tylko zmienić łańcuch na nowy i, że tak powiem, jeździć dalej, póki jeszcze jest to w miarę do użytkowania. Jak jesteśmy przy mechanizmie korbowym, to w ogóle powiem, że on został wymieniony ze 175 mm na 172,5. Mi przy takim mechanizmie korbowym się jeździ najlepiej. No i można powiedzieć, jest to oczywiście kompromis między bardzo długą 175 i krótkim 170. O tym myślę, że też będę chciał zrobić osobny odcinek, bo mam już swoje jakieś spostrzeżenia w tym kierunku. I tutaj jeszcze jeżdżę na pomiarze mocy od Inpeaka. Cały rok sprawdzał się mi się bardzo dobrze. Mogłem zrobić na nim odpowiednie treningi, tak na samo jak i dziś. Ponad 200 W skoczyło w 2,5 godziny, więc dzisiaj się jeździło naprawdę spoko. Zapowiada się dobry sezon. Z minusów takich tutaj to na pewno owijka. Supacas Gold. Bo zobaczcie, jak on wygląda. Póki jeździłem głównie tutaj na tym chwycie, no to było ok, ale jak czasami już potrzebowałem się troszeczkę innego chwytu złapać, to zobaczcie, to wygląda normalnie tragicznie. Ja się zastanawiałem, czy tego nie reklamować, ale już sobie dam spokój i poszukam jakiejś nowej owijki. No ale owijka to jest tragedia. Z minusów to też napęd. On jest plusem i minusem, bo tak, napęd ja nie lubię. Nie jestem jakoś zwolennikiem Shimano, jestem bardziej Team SRAM i też jak właśnie pytacie Shimano czy SRAM, no to też jestem troszeczkę mało postronny. Mimo że jeżdżę na Shimano, to wolę napęd SRAMowski. Jest dla mnie bardziej precyzyjny, mniej zawodny i naprawdę jest spoko. Tutaj no na przykład w tym momencie bardzo, bardzo ciężko działa ten napęd na wyższych koronkach. Nawet teraz zobaczcie sobie, że mam wyłączone sprzęgło, a mimo tego górne koronki wskakują bardzo ciężko. Będę musiał w ogóle wymienić linki pancerze, zobaczyć, czy coś to da. Tu na pewno troszeczkę na minus
jeżeli chodzi o tak krótko, mocno wygięty pancerz, ale powiem szczerze, że ja próbowałem go skrócić i miałem nadzieję, że będzie troszeczkę działało to lepiej, ale wcale poprawy żadnej nie było, więc będę chciał jeszcze pokombinować trochę z moim mechanikiem i zobaczyć, czy idzie to jakoś polepszyć. Bo nie powiem, ostatnio jeździłem na tym samym napędzie troszeczkę w innym rowerze i przyznam szczerze, że działało to dużo, dużo lepiej, więc ciekawe, czy po prostu chodzi tu o jakieś prowadzenie linek, czy o co, więc zobaczymy. No i na minus tych, z tych wszystkich rzeczy, no to też kaseta Garborocka, który tutaj teraz nie widzicie, bo mimo, że jest ładna, lekka, to jeżeli chodzi o precyzyjność, wcale jakieś tam szału nie robi, na pewno działa to lepiej na tej kasecie oryginalnej SLX-a i działanie jest dużo, dużo głośniejsze, tym bardziej jak ktoś jeździ na wosku, to już w ogóle jest, wydaje się ten napęd taki bardzo, bardzo suchy. W momencie, kiedy jest założona kaseta SLX-a i jest przesmarowany woskiem, no to ten dźwięk jest dużo mniejszy, cichszy. No. Czy bym coś jeszcze zmienił w tym rowerze? Myślę, że nie. To jest rower prawie że idealny jak dla mnie. Nie licząc napędu, więc pytanie, czy bym kupił ten rower jeszcze raz? Oczywiście, że tak, ale już na pewno na napędzie SRAM-owskim. Nie wiem, czy już na elektronice, czy nie pobawił mi się trochę w elektronikę, zobaczył jak to jest, ale na pewno byłby to na napędzie SRAM-owskim. Jest dla mnie on dużo, dużo lepszy, mimo że jest trochę cięższy. Ale tak, kupiłbym ten rower jeszcze raz i jakby był jeszcze w rozmiarze większym, to już w ogóle byłaby bajka. Wtedy rower byłby już naprawdę super, mega idealny. A tak to do tej pory jestem z niego bardzo zadowolony. Jeżeli pytacie, to oczywiście śmiało mogę polecić. Jeżeli macie gdzieś jeszcze okazję kupić w promocji, to kupujcie. Jeżeli pojawiają się już nowe modele, to bierzcie nowe modele, póki są. A jak nie, to czekajcie po prostu znowu pod koniec sezonu. Może gdzieś jeszcze znowu jakieś ponownie promocje będą. I tyle. Oczywiście wiem, że zadacie pytanie w komentarzu, co to za kask. Kask to jest Laser Z1 Kinetic Core. Na razie za dużo nie mogę o nim powiedzieć, bo to moja pierwsza jazda w nim. Możecie pisać, jak on wygląda, czy jest ładny, czy nie jest ładny. A już kończę, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.